Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Choć za oknem zima trwa, pogoda nie rozpieszcza, ale już za miesiąc, może za dwa, zacznie się okres serwisu klimatyzacji. I właśnie o klimatyzacji chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, a dokładnie o dwóch rzeczach, czyli o dwóch rodzajach czynników, które krążą w klimatyzacji. I z tym pytaniem zwracam się do pana Roberta. Dzień dobry, panie Robercie. Witam państwa, witam pana serdecznie. Proszę nam powiedzieć, i widzom, jakie stosowane są w tej chwili w układach klimatyzacji czynniki chłodzące? Na tę chwilę rozróżniamy dwa rodzaje. To jest tak zwany ten stary czynnik, czyli R134, tak, i nowy 1234YF. Rozumiem, że różnią się zasadniczo składem. Na pewno różnią się. Ten ostatni, najnowszy, podobnie jest najbardziej szkodliwy, najbardziej trujący i najbardziej wybuchowy. Właśnie, z takimi opiniami się spotkaliśmy. Właśnie wiele testów było przeprowadzanych. Podczas kolizji taki czynnik może zapłonąć, ale to w jakichś tam skrajnych wypadkach. Z jakiego powodu właśnie został zmieniony ten czynnik przez producentów? No to są wszystko naciski jakby Unii Europejskiej, tak, na jakość, na ekologię, na dystrybucję tego czynnika, na nadzór nad tym czynnikiem. I tak naprawdę dla nas zauważalną tutaj różnicą to jest cena. Od momentu, kiedy jakby Unia Europejska i nasz kraj zechciał nam pomóc w tej ekologii, to czynnik wzrósł, jego wartość dziesięciokrotnie, tak? Wzrosła dziesięciokrotnie i to nie wynika z tego, że my sobie tutaj podnieśliśmy cenę, tylko po prostu my już tyle za niego płacimy. Pamiętam taki dzień 3 lata temu, kiedy butla gazu, tego starego czynnika, kosztowała 250 zł, 12 kg. Z dnia na dzień ten gaz wyskoczył z ceną 2100 za to samo butlę. Potem oczywiście doszedł ten czynnik nowy, który już coraz więcej aut, od 15 roku zaczęto montować inne przyłącza, średnice przyłączy, inny gaz, czyli ten nowszy, lepszy. I cena tego gazu jest w ogóle abstrakcyjna, bo jest na poziomie około 5 kg, około 3000 kosztuje złoty. Co adekwatnie takie koszty przekładają się na serwisowanie? One przekładają się, drodzy Państwo, na wszystko, na koszt obsługi tej klimatyzacji, na to, że klienci szukają innej alternatywy, tańszej, bo czasami te klimatyzacje potrafią się rozszczelnić dwa razy do roku, tudzież z jakichś kamieni napotkanych na chłodnicę, tudzież przewodów pękniętych i zaczynają się problemy w sensie finansowym, no bo to boli, tak? Ja to wszystko rozumiem, że to boli, że cena jest idiotyczna. My, warsztaty, ja mówię oczywiście o warsztatach, o tych wszystkich warsztatach, które uczciwie przystąpiły do ochrony środowiska, do jakby zadeklarowania, czym obracamy, ile tego kupujemy, robienia zestawień corocznych, tak? I ten ból, wrócę do niego, polega na tym, że my to wszystko robimy, kupujemy ten gaz tak legalnie, proponujemy go klientom, oni są niezadowoleni z racji ceny, no i to jest dla nas zrozumiałe. Tym samym nikt nie pomyślał o tym, żeby zabezpieczyć rynek, czarny rynek, przed jakby dostawami tego gazu na nasz teren Polski. Ja rozumiem, że wszystko to pewnie, niektórzy klienci się cieszą, bo to jest tańsze, tylko jest problem jeszcze w czymś innym. Jest problem w tym, że nie wiadomo, jakiego pochodzenia jest ten gaz. I tu ja nie jestem jakimś, nie wiem, fanatykiem, jeśli chodzi o ekologię, tak? Tylko bardziej nam chodzi o to, co się dzieje z naszymi urządzeniami, za które nawet czasami jeszcze nie zdążyliśmy spłacić leasingów. Kiedy przyjeżdża taki samochód na taką obsługę, załóżmy roczną czy cykliczną, przegląd klimatyzacji, my to, co jest w tym pojeździe, żeby zważyć, że maszyna mogła ustalić, ile brakuje, czy nie, absorbuje do wewnątrz tego urządzenia. Często gęsto zabiera metan jakiś tam, czy butan, nie wiem, ten gaz, bo nawet mi ciężko, bo nie się interesowałem tym. Do tego stopnia są ludzie pomysłowi, że tankują dziwne takie rzeczy, które tylko się szronią i chłodzą. No mamy w tym momencie, rozumieją Państwo,
uszkodzone i urządzenie, i te 12 kilo, załóżmy, tego starego czynnika, które było w maszynie, wszystko jest do wyrzucenia. No fajnie, jedna osoba zaoszczędziła, nas, za przeproszeniem, w cudzysłowie, położyła. To mówimy o tym tańszym gazie, tak? Mamy teraz jeszcze większy problem, jeśli chodzi o nowy czynnik. Nowy czynnik, proszę Państwa, już kosztuje około 3000 zł za 5 kg. I tutaj pomysłowi... No właśnie, fachowcy, którzy nie chcą inwestować ani w narzędzia, ani w jakość, ani nie dbają jakby o ekologię, obcięli przewody w starych maszynach i tak przysłowiowo dosztukowali końcówki samych przewodów nowego czynnika do starego urządzenia i ładują gaz stary. Do nowego typu instalacji ładują gaz stary. Tu ostatnio się trafiła taka sytuacja, że do tego za 3000, 4 kg zaciągnęliśmy właśnie takiego dziwnej substancji. Coraz więcej klientów przyjeżdża i pyta, czy my mamy na przykład obcięte przewody, tak przerobione w tej starej klimatyzacji, w ten sposób, aby napełnić nową. No i tu znowu zostaliśmy jakby na lodzie, tak? I Państwo, którzy kupicie to auto z tym nie wiadomo czymś, i ci, którzy później to zechcą odesłać i uczciwie Państwu napełnić, też zostaną tylko z poniszczonym sprzętem i z innymi rzeczami, więc tutaj, korzystając z okazji, że może mogę się powiedzieć na ten temat, to taki apel, no jeśli, no pomyślcie zawsze o tej drugiej stronie, która zostanie poszkodowana. W tej chwili no ludzie, każdy inaczej, użytkownik pojazdu, no kalkuluje, liczy, zaczyna kombinować i to właśnie odwrotny skutek według nas przyniosło, tylko tyle, że są ofiary po obu stronach, i po stronach klienta, i po stronie warsztatów uczciwych. I tak naprawdę jedyny, kto z tego korzysta, to są ci wszyscy, którzy handlują tym chińskim gazem, który jest dostępny, i różnymi specyfikami, które mają jakby zamienić ten gaz drogi na ten tańszy. Panie Robercie, też przed naszą rozmową przejrzałem portale aukcyjne. Są dostępne jakieś zestawy uszczelniające całą instalację, gdy mamy jakiś wyciek, czy też uzupełniające wręcz czynnik w postaci różnych puszek z różnymi końcówkami. Czy w ogóle w warunkach domowych, garażowych jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób naprawić taką instalację? Jeśli wszystko zostanie jakby zgodnie z logiką wykonane, aczkolwiek wydaje mi się, że w warunkach domowych nie uzyskamy próżni. No a ona jest bardzo ważna, żeby prawidłowo działała ta instalacja, no bo jednak tam, kiedy była nieszczelna, tam zgromadzi się wilgoć, wiadomo, woda zamarza, nie da rady ten dławica tego rozprężyć, rozbryzgać, więc to już ten sam fakt jest niewłaściwy. Jeśli chodzi o sam gaz w tych butelkach, ludzie przyjeżdżają i działa to, też nie można powiedzieć, że to nie działa. Jeśli chodzi o uszczelniacze, to sami praktykowaliśmy i za kilka instalacji musieliśmy zwrócić pieniądze, tak? Więc tutaj bym nie polecał, bo zaklei wszystko, co ma mały prześwit i przelot. Zawory, pompy się zacierają, inne rzeczy, i to nie działa. Są takie wyjątki, przypadki, kiedy rzeczywiście można zaoszczędzić, kupić, tylko trzeba wiedzieć, co się tam do tej klimatyzacji napełnia. Nie jest możliwym, załóżmy, kupienie tego nawet w tej małej butelce gazu w takiej cenie, żeby była porażająco niska. To jest niemożliwe, no bo skoro zostały dopuszczone na nasz polski rynek, nie może być tania, no bo nie ma takiej opcji, bo sami byśmy z niej skorzystali, więc ten produkt, który jest, trzeba się przyjrzeć o jego pochodzeniu, więc może w tych starszych autach, no to już tak, no tak trywializując, no może już jemu jest bez różnicy tego auta, ale jest jedna rzecz, że jeśli już coś robimy, to jeszcze raz wrócę do tego, to tak róbmy, żebyśmy innych nie krzywdzili. Okej, no chcecie Państwo, to załóżmy sobie tam czegoś na... A wasza sprawa. To przy wizycie w serwisie poinformujmy, że mamy wpuszczony uszczelniacz, żeby tego tym uszczelniaczem nie uszkodzić właśnie maszyny wartej kilka tysięcy. Kilkanaście tysięcy. I teraz, drodzy Państwo, żeby zapobiec takiej sytuacji, no chronić się przed złodziejstwem, można powiedzieć, wandalizmem, przed złodziejstwem, musimy wydać kolejne kilkanaście tysięcy na tester, czy tam urządzenie do dwóch typów gazu, żeby wykrywać oszusta, no ale nie nasze rolo to jest. Myśmy wcześniej nie przyszło do głowy, że coś takiego może mieć miejsce. Panie Robercie, podsumowując, najważniejsza informacja dla widzów, dwa czynniki, które nie mieszamy. Nie wolno. Nie wolno i nie zamieniamy droższego czynnika na tańszy.
tak? No dokładnie, no po prostu no, nie idźmy w stronę oszustwa, no bo to nie jest rozwiązanie. To może jest chwilowe dla no, zaspokojenia jakby doraźnego celu, ale później naprawdę ktoś zostanie mocno skrzywdzony. A tak, żeby w ogóle nie mieć kłopotów z klimatem. To ja mam pomysł, jeśli zechcą Państwo, to ja pokażę. Proszę. Moja propozycja, proszę Państwa. Wszyscy już będziemy mieli jakby problem zażegnany. Jeden problem zostanie to problem ładowania. Ale klimatyzacja naturalna. Tak, i już nie będzie problemu z klimatyzacją. I życzę Państwu, żebyśmy nie mieli takich problemów, no takich już skrajnych, bo my rozmawialiśmy dzisiaj o skrajnych problemach. I one naprawdę bolą. One bolą. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Tak jak Państwo słyszeli, magazyn dzisiejszy nakręcony jest z powodu coraz większej skali właśnie, no można powiedzieć, oszustwa przez nieuczciwe osoby prowadzące różnego rodzaju działalności. I jeszcze raz powtarzam, dwa czynniki, których nie mieszamy, nie zamieniamy. Tak został zaprojektowany nasz samochód, ten czynnik ma pracować w tym układzie, inny w drugim układzie i nic poza tym. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.